To może być największe rozczarowanie ostatnich lat. Ruszam do Krakowa na otwarcie igrzysk, jak one się nazywają? Europejskich. Nie no, dobra, do Krakowa jadę, ale nie będzie to wyjazd na żadne igrzyska. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hufdu. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. A jest w ogóle niedziela rano, ja póki co jestem w miejscowości o nazwie Busko-Zdrój. Wczoraj tu w okolicy byłem na zawodach narciarskich. No skoki narciarskie były, no. Amatorskie zawody na skoczni w Ruczynowie. A wieczorem po zawodach jeszcze wróciłem do tego Buska i zorganizowałem sobie bardzo uroczystą kolację. W miejscu, które reklamowało się tym, że to właśnie u nich nagrywane były odcinki... Kurwa, jak to się nazywa? Sanatorium Miłości. O, Sanatorium Miłości tam nagrywali. Tym mnie przyciągnęli. Wcale nie tym, że to była jedyna otwarta knajpa tuż przed północą. Wcale nie tym. Mam jeszcze godzinkę w tym uzdrowisku, więc postanowiłem zwiedzić lokalny obiekt piłkarski. Stadion miejski. Ale z tego co widzę, a już go trochę obszedłem, jest on zamknięty. Tuż tam przez te prześwity widać. Ale spróbuję go potraktować dronem. Póki go jeszcze nie rozwaliłem, to będę go używał. A co? To w ogóle gra zespół z piątej ligi. Czy czwarty poziom, nie. Czwarta liga, piąty poziom rozgrywkowy. AKS Busko-Zdrój tu gra. No i jak już polatałem, to przyszła jakaś ekipa tutaj i się okazało, że drzwi są otwarte. Ale i tak bym polatał. A teraz już mi się wchodzić nie chce. Jadę do tego Krakowa. No i już w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj ma być takie meczycho, że ojej, mecz klasy B. Wiemy, że byłeś w tym roku na fecie w Neapolu, ale przyjeźdź na nasz mecz, ostatni w sezonie i zobaczysz prawdziwą fetę. No tak mi powiedzieli ludzie z Fajranta Kraków. Tak więc miała być feta, a się okazało, że będzie stypa. Bo im się znienacka jakiś awans do A-klasy trafił. A długo żeście rozpaczali po tym awansie? Na rozpacz jeszcze przyjdzie. Jeszcze czas. Z tej okazji, że opuszczają klasę B, organizują dzisiaj stypę. Zabawimy się trochę, nie? Pod tą stypę. Pożegnalny mecz w lidze 8. Po co nam to było? No właśnie. Po co nam to było, no? Po co Fajrant awansował, panie prezesie? Może... Tak się złożyło. Może rozwiążemy klub i założymy od nowa. To nie na moje nerwy. Nie uwierzycie, spotkałem kogoś, kto też się wybiera na to samo spotkanie. Dzień dobry. Kim w ogóle Fajrant gra? Nie wiem, ale podobno dmuchańce mają być za darmo, więc idę. Tak. Daleko strasznie ten stadion, na którym Fajran gra dzisiaj ten mecz, aż musieliśmy przysupnąć na chwilę. Ale już zmierzamy w stronę stadionu. Jako główną atrakcję tam zapowiedzieli, podobno będzie można sobie podmuchać. Dmuchańce zapowiedzieli, że będą atrakcją. Lepiej, żebyśmy my dmuchali, niż żeby nas dmuchali. Jesteśmy zawsze tam. Dużo się nie zmieniło. O kurde, jaki piękny obiekt, nowoczesny. Nowoczesny. I gdzie te dmuchańce? To są te słynne dmuchańce? To są słynne dmuchańce. Ale już wydmuchane są. No dobra, to atrakcja na tym spotkaniu miała być inna. Być może ktoś kojarzy taką trybunę na meczach... Gdzie to było? We Francji chyba, nie? Trybuna jacuzzi. No jakieś barany oglądały mecz siedząc w jacuzzi. I tutaj ma być taka trybuna, podobno. Więc przyjechaliśmy sprawdzić, aby na pewno to prawda. Czy można w Polsce zobaczyć mecz B-klasy siedząc w jacuzzi? I to jest to słynne jacuzzi, tak? W dupach się nie poprzewracało? Żartujemy sobie. No wszystko wskazuje na to, że to nie będzie zwykła stypa. To chcesz ciepło czy bezalkoholowe? Najlepszy wybór na świecie. Mecz się nie zaczął, jak koszulki już oddają. Takie. Tacy zawodnicy. A wy się nie odwrócicie od zespołu po tym awansie? Nie. Nawet po awansie. Nawet po awansie. A to jacuzzi było w ogóle przedmiotem licytacji w celach charytatywnych. No i teraz rozwiążemy pewną zagadkę. Te barany, co będą tam skakiwać, zmieścimy się tam? Czteroosobowe podobno, ale ciężko to widzę. Tu jest takie coś, o. Ja mam jeszcze jedno pytanie. To będzie tak jak na basenie, że jak będziemy sikać, albo kto inny, to będzie inny kolor wody? Inny kolor tylko jak się zesrasz. Aha. To już jest nowsza technologia. Inny kolor jest tylko jak się zesrasz.
No dawaj, dawaj. Ja pierdzielę. Dawaj, panie, bo się mecz zaczyna. Idą! I baloniada na początek. A zawodnicy pomachali. No zobaczymy, czy w tak skandalicznych warunkach da radę oglądać spotkanie polskiej klasy B. Welcome pack od partnera naszego klubu Browaru Kazimierz. Gdzie mam to położyć? Do środka. Niech się chłodzi. Co tu się z nas śmieją? Śmieją się z nas. Nie pierwszy, nie ostatni. Jak się bawicie, panie arbitrze, zapraszamy. Nie obraziłbyś się chyba, jakby tu arbiter do nas liniowy skoczył. Chyba nie. Niełatwo tu siedzieć generalnie. To przydałoby się jakieś krzesełko w środku. Chuja gra ten fajrant na razie. No, 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 no! Ja pierdolę. Ej, no panie, bąbelki nam zgasły. Ja tu chciałem, kurna, coś przy ten. Bo ja nie widzę, co tu jest. Czekaj, tu są bąbelki. Większą temperaturę chciałem ustawić. Poważnie? No, poprosimy na maksa 100 stopni. Jest taka opcja? Masz otwierać? Niestety nie. No teraz, 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 kurwa! Jest go! 1-0 dla Fajranta! Ale kurde no! Podobno zawodnik, który strzeli pierwszego gola, miał to do nas skoczyć. I co? No kurde! Do 100! Nawet do 200! Proszę wytłumaczyć zawodników. Co mieli zrobić po strzeleniu gola? Skoczyć. No i... Właśnie przestraszyli was! Ja pierdziele, ty strzeliłeś gola! Tak! I miałeś to wskoczyć po strzelonym... Byłem tak blisko już tego! Byłeś tak szczęśliwy, że zapomniałeś, tak? U ciebie jest zimniej niż na zewnątrz. To wszystko przez sędziego. Ej, był tu strzelec gola przed chwilą i powiedział, że nie wskoczył tu do nas, bo sędzia kategorycznie zabronił. Zwolnić sędziego. Czytałeś regulamin? Jest tam jakiś zakaz o tym, że nie można wskakiwać do jacuzzi po strzelonej bramce? Ja widziałem, że w wyjątkowych sytuacjach po 15 minutach gry jest przerwa na wodę. Więc nie rozumiem. A z drugiej strony ten sędzia się o ciebie martwi, bo poszedłeś teraz do kibla i się zapytał, czy się przypadkiem nie ustąpiłeś. Dawno nie było bąbelku. Ja pierdzielę, kartoniada na fajrancie. I pirotechnika za bramką. Niech się w Belgradzie uczą. Panie, ostatni gwizdek, koniec. Jaki był wynik? Wygraliśmy. Jaki był wynik meczu? A ja też nie wiem, ile było. Ile było? Wydaje mi się, nie. 6-2? Nie wiem, czy 6-2 albo 5-1. Nie chcę mi się stąd wychodzić. Za krótki ten mecz. Nie chcę mi się stąd wychodzić. O kurwa, to co znalazłeś? Czy to jakiś talizman? Bursztyn. Bursztyn. Miejscowy bursztyn. Przepraszam bardzo, jeszcze jakieś atrakcje na tej stypie są planowane? Tak, przejazd do baru. I tam będzie stypa właściwa. Czy w barze będzie jacuzzi? Możemy wziąć. Ale słabe uczucie, nie? Awansować. No maksa, ja. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Awans jest no. Ktoś przejeżdżał obok i zapytał się kierowcy. Nie jest wiadro! O co tu kurwa chodzi? Każdy to powie, fajrancik rządzi w Krakowie. A klasa, piłka nożna. I kobieta mówi, aaa! I na pewno wszystko już zrozumiała. A klasa to mało! A klasa to mało, o kręgówkę by się chciało, a was nie stało. Jest 23:30, niedzielę i wydaje mi się, że mecz można uznać oficjalnie za zakończony. Fajrant wygrał, Fajrant z klasą pożegnał się. Z B-klasą, o! Taka jest puenta tej mojej wspaniałej wizyty tutaj. Bardzo mi przykro, ale lepszej puenty już dzisiaj chyba nie wymyślę. Ahoj! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Czarny wygrywa.
czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten